Dziś wszystkich świętych. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. To dzień zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w którym wspominamy i dziękujemy nie tylko za oficjalnie uznanych już świętych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już zostali zbawieni, choć nie wyniesiono ich na ołtarze. W tym dniu tradycyjnie odwiedzamy cmentarze na warszawskich Powązkach. Najstarszym cmentarzu w stolicy jest Adrian Borecki. Adrianie, to szczególny dzień, dzień pamięci i zadumy, w którym wspominamy przede wszystkim naszych bliskich, którzy odeszli. Którzy odeszli, którzy, mamy nadzieję, cieszą się życiem wiecznym w niebie. Tutaj na Powązkach, tak jak na cmentarzach w całej Polsce, panuje wyjątkowa atmosfera. Tysiące zniczy i kwiatów tworzą niesamowity klimat. To skłania do refleksji nie tylko nad tym, co czeka naszych bliskich w niebie, ale także nad tym, i nad celem i sensem naszego własnego życia. A jak wskazywał ksiądz Jan Twardowski, kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna. Dzień Wszystkich Świętych. Uroczystość jedna z najbardziej podniosłych i radosnych w Kościele katolickim. Dlatego, że dzisiaj wspominamy tych wszystkich świętych, którzy są już w niebie przed Bogiem, o których nie wiemy o tym, że Kościół ich nie wyniósł na ołtarze, a oni są świętymi. I wierzymy, że wśród nich są nasi bliscy. To wiara sprawia, że idziemy na cmentarze, ale umarli nie żyją w grobach, a w domu Boga. Nieuchronnie towarzyszy nam także refleksja o życiu, o umieraniu, odchodzeniu, ale w tym wszystkim, nawet w tej refleksji, jest bardzo wiele ufności, wiary, no, że życie tu się nie kończy i to jest bardzo ważne. Na grobach tysiące kwiatów i zniczy. Kiedyś budowano kościoły na grobach świętych, męczenników. Dzisiaj my budujemy pomnik, kładziemy kwiaty, znicze, czyli robimy właśnie taki mały ołtarz na grobie naszego bliskiego. To czas zadumy, modlitwy i wspomnień o tych, którzy odeszli. Ważne, że póki myślimy o tych ludziach, to gdzieś tam jakaś nić miłości i porozumienia pozostaje. Oni po prostu niecali odchodzą. To pomaga, jak się wie, że nie zniknęli zupełnie, tylko są i mam wrażenie, że się opiekują też nami. Pozwala nam się troszkę do nich zbliżyć, troszkę porozmawiać nawet z nimi, powspominać podczas modlitwy. Ważne. Modlitwa może być kluczem do świętości, do której jesteśmy powołani, wskazuje Kościół. Nie tylko w każdy z nas ma szansę na świętość, ale w każdym z nas już to ziarno świętości, już ta istota świętości już jest ukryta. Trzeba ją tylko odsłaniać, pielęgnować, żeby po prostu kwitła. Świętość nie oznacza cierpienia, a radość, mówił dziś papież Franciszek. Tutti santi. Świętość nie jest programem życia złożonym tylko z wysiłków i wyrzeczeń, ale to przede wszystkim radosne odkrycie tego, że jesteśmy dziećmi umiłowanymi przez Boga. Jutro dzień zaduszny. Modlić będziemy się za wiernych zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na życie wieczne w niebie. Adrian Borecki, Wiadomości. Tradycyjne procesje, rodzinne spotkania przy grobach naszych bliskich, a także kwesty na ratowanie zabytkowych nekropolii. Tak obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Pamięć o naszych rodakach, których groby rozsiane są po świecie, zachowują także Polacy za granicą. Krzysztof Nowina-Konopka. To jest taka wzajemna korzyść tutaj z tej hojności. Do hojności na Powązkach nikogo specjalnie nie trzeba namawiać. To nie tylko chodzi o pieniądze, chodzi też o to, co między nami jest. To już 47. kwesta na rzecz ratowania zabytków tej jednej z najstarszych warszawskich nekropolii. Powązki to jest taki symbol, cmentarz. No, nie mam tu nikogo, a mam tu dużo znajomych, bo przecież tutaj dużo ludzi leży, osób, sław. Podobne akcje na setkach polskich cmentarzy. To kwesta na Pęksowym Brzysku. Tu na Zakopiańskim cmentarzu jest taki piękny napis. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Zakopane pamięta. Pamięta też Kraków. Trzeba pamiętać i szanować historię, no bo z tego wyrośliśmy i człowiek bez historii to jest w zasadzie nikim, nie? Także o mogiłach rodaków na Kresach. Widziałem tutaj młodych ludzi, którzy zbierali do puszek te głosiki, a może i banknoty.
na cmentarz Łuczakowski we Lwowie. Na tej jednej z najważniejszych polskich narodowych nekropolii na wschodzie lwowscy Polacy, harcerze i wolontariusze zapalili ponad 20 tysięcy biało-czerwonych zniczy. Światełko pamięci dla cmentarza Łuczakowskiego to więcej niż symbol. To jest powołanie sercem. Kto lubi, miłuje swoją ojczyznę, swoją kulturę i to jest taki gest i patriotyczny i na pewno powiązany z duszą człowieka. Takie gesty to od 3 dekad tradycja w Wilnie w ramach akcji Światełko dla Rosy i Bernardynów. Nasi rodacy mieszkający na Litwie zebrali w miesiąc prawie 11 tysięcy zniczy. O Polakach pochowanych z dala od ojczyzny pamiętano na londyńskich cmentarzach Old Brompton i St. Mary, gdzie spoczywa wielu przedstawicieli polskiej emigracji, i w Doylestown, amerykańskiej Częstochowie. To jest nasz wolny czas i chcemy go właśnie poświęcić dla Polski. Jest to nasze serce, także czujemy się tutaj jak w Polsce. Serca Polaków są dziś wszędzie tam, gdzie rozsiane są nasze mogiły żołnierskie. To cmentarz wojenny pod Monte Cassino. Tutaj zawsze ktoś jest. Nawet czasami jak jestem sama z przejazdem, to zawsze są jakieś kwiatki, jakieś znicz. Staramy się pielęgnować i czcić żołnierzy, bohaterów Polski, pielęgnować, edukować. Pielęgnują cały rok. Latem w Jampolu na Ukrainie wolontariusze przez kilka tygodni karczowali i oczyszczali teren zabytkowego polskiego cmentarza. Większość mojej rodziny pochodzi z Kresów Wschodnich. No i uważam to za bardzo ważne, aby kultywować taką tradycję ochrony tej naszej historii. Pod opieką polskiego państwa poza granicami znajduje się blisko 100 cmentarzy i kwater wojennych, na których spoczywają Polacy. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości. W Wiadomościach teraz raport z polskich dróg w Dniu Wszystkich Świętych. O tej porze kierowcy zazwyczaj stali w dużych korkach i utrudnienia dziś także są, ale głównie w okolicach cmentarzy. A my przenieśmy się na katowicki odcinek autostrady A4, gdzie jest Mariusz Studzienny. Powiedz, czy są jakiekolwiek utrudnienia w ruchu. No, auto za autem, ale jednak ze sporym odstępem pomiędzy nimi. Nie ma mowy kompletnie o korkach. Mowa jest o niewielkich utrudnieniach, chociażby na autostradzie A4 w okolicach Gliwic przy Bramkach. Tam możemy postać kilka minut. Poza tym przejdziemy bez większych problemów. Policjanci w regionie odnotowali 600 kolizji, blisko 40 wypadków. 2 osoby niestety poniosły śmierci na miejscu. Ale teraz jedzie się już naprawdę bezpiecznie. Od północy na południe przejdziemy bez większego problemu. W województwie śląskim podobnie ze wschodu na zachód. Wygląda na to, że Polacy posłuchali apeli policji, by nie zostawiać powrotów na ostatni moment. Na wylotówkach z Warszawy, Gdańska czy Katowic spokój. To nie ma żadnych problemów, także naprawdę super się jeździ. Jak w żadnym roku. Swobodnie, przy każdym cmentarzu. 3 cmentarze po drodze, żadnych trudniej, wszystko w porządku. W ramach akcji Znicz ponad 5 tysięcy policjantów dba o to, by ruch wokół cmentarzy był płynny. Mundurowi kontrolują również ważne ciągi komunikacyjne, a tu jak zwykle grzechem głównym nadmierna prędkość. Wyobraźni często brakuje też w pobliżu przejść dla pieszych. Wyprzedzanie, omijanie samochodu, który się zatrzymał, który automatycznie chce przepuścić pieszego, a inny kierowca nie respektuje tego przepisu. Wciąż zbyt wielu z nas jeździ na podwójnym gazie. Od piątku do niedzieli zatrzymano blisko 1000 nietrzeźwych kierowców. Ogromna ilość i tutaj nie ustaniemy w walce z tym zjawiskiem. Na szczęście coraz większa jest świadomość społeczna, coraz więcej osób dzwoni do nas, że taki pijany kierowca mimo namów wsiada za kierownicę. W ostatnich 3 dniach doszło też do 246 wypadków, w których zginęło 18 osób, a trzeba pamiętać, że to wciąż niepełne dane. My, policjanci ruchu drogowego, nie przepadamy za słońcem, nie przepadamy za piękną pogodą, bo wtedy niestety jest najwięcej zdarzeń. Kierowcy często przeceniają swoje umiejętności. W tym roku patrole sprawdzają też, jak wygląda przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust, a trzeba to robić m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej. Na świeżym powietrzu warto. W związku z taką zbiorową odpowiedzialnością, a widzimy, że mamy coraz więcej nowych zakażeń, najlepiej po prostu zachować ten obowiązkowy dystans i w miarę możliwości jednak zasłonić te usta i nos. Innym znakiem, że walczymy z pandemią koronawirusa, są mobilne punkty szczepień zlokalizowane w pobliżu nekropolii. Może ktoś się skusi, a niech się kusią jak najszybciej. We Wrocławiu skusiło się mnóstwo osób, większość na 3. dawkę, ale w tłumie znaleźli się i debiutanci. Nigdy wcześniej nie myślałem o zaszczepieniu, ale teraz jeżeli jedziemy do hotelu, to jest to wymóg. Musimy. Nie wiedziałam, że aż taka kolejka będzie, 3 godziny, ale już dotrwałam. O tym, czy na cmentarzach byliśmy odpowiedzialni, przekonamy się za 2-3 tygodnie, gdy Ministerstwo Zdrowia poda liczbę zakażonych.
Ostatniej doby koronawirusa wykryto u blisko 5 tysięcy osób. Jakub Wojtanowski, Wiadomości. Wszystkich Świętych to dzień zadumy, czas modlitwy. Wspominamy tych, którzy odeszli, a wizyty na cmentarzach to dowód naszej pamięci. Za minutę 12 to już najwyższy czas na zatrzymanie zmian klimatu. Tak powiedział brytyjski premier Boris Johnson, rozpoczynając drugi dzień szczytu klimatycznego w Glasgow. Do Szkocji przybyło 120 prezydentów i premierów z całego świata. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który po południu wystąpił na sesji plenarnej. W Glasgow jest nasz korespondent Dariusz Bochatkiewicz. Darku, na co przede wszystkim zwróciła uwagę polska strona? Premier Mateusz Morawiecki mówił przede wszystkim o tych problemach związanych ze zmianami klimatu, które dotyczą bezpośrednio naszego kraju, a więc ochrona środowiska, a więc tania energia, ochrona miejsc pracy, ale premier mówił także o sprawiedliwej i solidarnej transformacji. Po prostu państwa najbogatsze muszą pomagać tym najbiedniejszym. Premier Mateusz Morawiecki mówił także o trwającym od lat szantażu energetycznym, jaki prowadzi Federacja Rosyjska, a którego skutki widzimy praktycznie w całej Europie. Wystarczy popatrzeć na ceny gazu czy też ceny ropy. To już kolejny szczyt klimatyczny ostatniej szansy. Retorykę ekologów powtarza wielu spośród światowych przywódców, którzy spotkali się w Glasgow. Jeśli nam się nie uda, nasze dzieci nam tego nie wybaczą. Dość spalania, wiercenia i kopania w naszej ziemi. Robiąc to, kopiemy swój własny grób. Polska podkreśla, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i uwzględniać uwarunkowania każdego z państw. Polska nie miała szansy budować elektrowni atomowych, bo nie mieliśmy niepodległego kraju. Po II wojnie światowej musieliśmy rozwijać się wzdłuż pewnych rozkazów płynących z Moskwy. A właśnie bezemisyjna energetyka jądrowa może zagwarantować bezpieczeństwo dostaw. Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało słabość modelu opartego wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Bezwietrzna pogoda w zimie zmusiła na przykład Niemców czy Szwedów do awaryjnego uruchomienia elektrowni na węgiel brunatny i olej opałowy. Atom generuje tę energię bez względu na warunki atmosferyczne czy pory dnia i nocy, więc patrząc na to, jak obecnie wygląda system elektroenergetyczny Europy, bez energetyki jądrowej prawdopodobnie nie da się osiągnąć celu neutralności klimatycznej. Według polskiego rządu tego celu nie uda się też zrealizować, jeśli w wyniku transformacji ceny energii dla odbiorców indywidualnych i biznesu wyraźnie wzrosną. A do tego właśnie prowadzi system handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, który według planów Brukseli ma być rozszerzony także na transport i budownictwo. Trzeba znaleźć globalny instrument, który będzie miał ekonomiczny sens. Według mnie są nim opłaty za emisję CO2. Światowego systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla nie udało się jednak opracować 2 lata temu na szczycie klimatycznym w Madrycie. Ostatnim osiągnięciem globalnej debaty klimatycznej był pakiet katowicki, przyjęty podczas COP24, który odbył się w stolicy Śląska w 2018 roku. Maleją szanse na osiągnięcie celu porozumienia paryskiego, czyli zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Kryzys energetyczny spowodował, że zapotrzebowanie na węgiel i inne paliwa kopalne jeszcze wzrosło. Są bardziej palące kwestie od efektu cieplarnianego i ten szczyt skończy się taką samą porażką jak rok temu w Madrycie. W Glasgow wielkimi nieobecnymi są prezydenci Chin, największego truciciela na świecie, i Rosji, która odpowiada za prawie 5% emisji gazów cieplarnianych. Prezydent Joe Biden przygotowuje szczegóły planu klimatycznego Stanów Zjednoczonych, ale jak dotąd robi to dosyć ospale. Największe ciężary transformacji bierze na siebie Europa. Jeśli jednak Unia nie posłucha głosu Polski, zagrozi własnemu bezpieczeństwu energetycznemu, zmniejszy konkurencyjność swojej gospodarki i radykalnie obniży poziom życia obywateli państw członkowskich. Damian Diaz, Wiadomości.
Rosja odpiera zarzuty o wspieranie hybrydowego ataku Białorusi na kraje członkowskie Unii Europejskiej, nazywając reakcje Zachodu histerycznymi. W odpowiedzi przedstawiciele polskich władz podkreślają, że Mińsk nie działa bez zgody Moskwy. Ostatniej doby udaremniono prawie 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a od sierpnia to już prawie 30 tysięcy przypadków. Kamil Trzaska. Poza takimi próbami forsowania zabezpieczeń, coraz większym wyzwaniem są tak zwani kurierzy. Tych namierzają policjanci. Tylko wczoraj zatrzymali 4 mężczyzn, którzy w swoich samochodach przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju. Jak podkreślają eksperci, nic nie zapowiada, by sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić. Nie wygląda, przynajmniej patrząc na cyfry, żeby ta fala tej sztucznej imigracji miała w jakikolwiek sposób w tej chwili zostać zatrzymana albo spowolniona. Tym bardziej, że jak właśnie poinformowały białoruskie linie lotnicze, w listopadzie uruchomiono ponad 50 nowych połączeń lotniczych z krajów Bliskiego Wschodu do Mińska. Mi się wydaje, że te kontrole powinny być zachowane. No, wiemy, jaka jest sytuacja tutaj na granicy. Mimo dowodów i relacji samych migrantów, rosyjski minister spraw zagranicznych zarzucił krajom Zachodu kłamstwo. Półhisteryczne twierdzenia urzędników niektórych krajów Unii Europejskiej, że Białoruś i Rosja są zaangażowane w kryzys migracyjny na granicy, są niegodne poważnych polityków. Odpowiedź polskich władz jest jednoznaczna. Łukaszenka sam chwalił się operacją Śluza, a równocześnie nie robi kroku bez zgody Moskwy. Wszyscy komentatorzy na całym świecie są zgodni, że Białoruś bez przynajmniej milczącej akceptacji Rosji nie mogłaby sobie pozwolić na wywołanie takiego zamieszania na terenie jednak państwa sąsiadującego także z Rosją. Ale sytuacja na Białorusi wymyka się spod kontroli. Tysiące migrantów koczują w Mińsku i okolicznych miastach. Zdaniem byłych dowódców wojskowych Łukaszenka dostał jednak nieoczekiwaną pomoc. Łukaszenka ma problemy. Jedyna jego nadzieja to w tych ludziach w Polsce, tej piątej kolumnie, która go wspiera i która winą za sytuację na granicy stara się obarczać polskich decydentów czy nawet naszą straż graniczną. O utracie kontroli i uderzaniu we wszystkich, którzy ośmielają się skrytykować reżim, mówią niezależne białoruskie media. W sobotę na lotnisku w Mińsku zatrzymano dziennikarkę telewizji polskiej Irinę Sławnikową i jej męża. Zostali skazani na 15 dni aresztu za przechowywanie na Facebooku materiałów ekstremistycznych, czyli udostępnianie materiałów telewizji polskiej. Kamil Trzaska, Wiadomości. Jeszcze kilka lat temu europejscy politycy liczyli, że migranci z Bliskiego Wschodu czy z krajów afrykańskich szybko zasymilują się ze społeczeństwem europejskim. Tak się jednak nie stało, a rosnąca presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy sprawia, że za kilka lat europejskie kraje mogą mieć jeszcze poważniejsze problemy. Dominik Cierpioł. Najpierw lądowanie w Mińsku, potem hotel i zakupy, między innymi śpiworów i nożyc do cięcia metalu. Tak wygląda pobyt na Białorusi migrantów, którzy całą drogę uwiecznili na filmie. Później białoruski reżim będzie pomagał im dostać się w pobliże granicy z Polską. Do tego wszystkiego trzeba się pilnie przygotowywać i mieć świadomość, że to wszystko jest zaplanowane przez służby specjalne dwóch autorytarnych reżimów rosyjskiego i białoruskiego, operacja wymierzona w bezpieczeństwo państwa polskiego. Wielu z tych młodych migrantów zapłaciło przemytnikom ludzi, by dostać się do Europy, dlatego nie wyobrażają sobie, aby wrócić do kraju, z którego przyjechali. Już podczas kryzysu z 2015 roku wielu takich migrantów zamieszkało w krajach Unii Europejskiej, gdzie doszło do drastycznego wzrostu przestępczości. Nie ma wątpliwości, że za rosnące statystyki przestępstw w Niemczech w dużej mierze odpowiedzialni są imigranci. Dość powiedzieć, że w tej chwili w wielu zakładach karnych, zwłaszcza tutaj w Berlinie, więcej niż połowa osadzonych to osoby z tłem imigracyjnym. Podobnie jest w Szwecji, gdzie w ostatnich dniach na jaw wyszły badania, z których wynika, że za większość gwałtów w tym kraju odpowiadają migranci. Przestępczość jest bardzo, bardzo nasilona i to jest nieprzyjemne. To zdjęcia nakręcone w Szwecji na planie filmowym serialu kryminalnego. I choć to jedynie inscenizowana strzelanina, to podobne zdarzenia w Szwecji wcale nie są filmową fikcją. W ostatnich latach media w całej Europie wielokrotnie informowały o rosnącej fali przestępczości w Szwecji, która jeszcze kilkanaście lat temu była spokojnym krajem.
Euronews. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kraj ten odnotował dramatyczny wzrost użycia granatów i karabinów maszynowych w incydentach związanych z gangami, co zachwiało jego wizerunkiem jednego z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Reuters. Szwecja przeżywa gwałtowny wzrost liczby ataków bombowych, towarzyszący rosnącej przemocy gangów. Guardian. W ubiegłym roku kraj liczący 10 milionów ludzi odnotował ponad 360 incydentów z użyciem broni, w tym 47 zgonów i 117 osób rannych. Strzelanina się odbywa codziennie. Kilka dni temu został zastrzelony słynny piosenkarz szwedzki. No jest strzelanina dosłownie i nawet właśnie do witryn sklepowych. Także to nie jest przesadą. Bogate kraje Unii Europejskiej zamiast budować szkoły czy szpitale w biednych krajach, z których uciekają migranci, przyjęły politykę rozdawania pieniędzy dla migrantów, licząc zapewne na tanią siłę roboczą. Jak pokazuje rzeczywistość, taka polityka nie tylko nie rozwiązuje problemów migrantów, lecz także sprowadza nowe problemy na Europejczyków. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Pracownia Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl sprawdziła, jak Polacy oceniają zachowanie części polskiej opozycji, która domaga się nałożenia kar finansowych przez Unię Europejską na Polskę. Spójrzmy na szczegóły tego badania. I tak jak widzimy, ponad połowa, dokładniej 55% ankietowanych negatywnie ocenia zachowanie opozycji. Mniej niż 1/4, dokładniej 24% badanych pochwala bądź akceptuje wzywanie opozycji do nakładania kar finansowych na Polskę przez Unię Europejską, a zdania w tej sprawie nie ma 21% respondentów. Pracownia Social Changes zapytała również respondentów, czy opozycja powinna atakować polski rząd na forum Parlamentu Europejskiego. Odpowiedzi wyglądają następująco. Tak jak Państwo widzą, aż 54% Polaków uważa, że opozycja nie powinna atakować polskiego rządu na forum Parlamentu Europejskiego. 29% badanych jest odmiennego zdania, natomiast 17% ankietowanych udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć. No, wniosek z tych sondaży jest krótki i oczywisty. Polacy w zdecydowanej większości nie akceptują wystąpień, które atakują polski rząd i których celem jest wstrzymanie funduszy dla Polski. Ostatnia wieczerza XXI wieku Piotra Barszczowskiego ze złotym medalem Wawrzyńca Wspaniałego na 13. Biennale Sztuki we Florencji. Neowitraż jest nową wizją wydarzenia biblijnego, ale autor odchodzi od tradycyjnego ujęcia długiego stołu Leonarda da Vinci. Dzieło jest o tyle nowatorskie i niezwykłe, że również łączy w sobie kilka technik, dając niepowtarzalny efekt, który na co dzień możemy podziwiać w tyńcu. Konrad Warzocha. Ostatnia wieczerza XXI wieku to neowitraż. Łączy tradycję warsztatu malarskiego i witrażowego z nowoczesnymi technologiami cyfrowego fotokolażu i druku. U Barszczowskiego mamy po pierwsze pojawienie się kobiet, po drugie wprowadzenie motywu krzyża, który widzimy z góry, po trzecie wreszcie ta technika witrażu, która wiąże się ze średniowieczem, ale cała kompozycja jest na wskroś oryginalna. Kolaż został wypełniony ponad 2000 elementów powiększonych pod mikroskopem zdjęć chleba i wina jako alegoria Eucharystii. Ciekawa współczesna praca podejmująca tradycyjny temat Ostatniej Wieczerzy, odchodząca od długiego stołu Leonarda da Vinci i proponująca nowe, interesujące rozwiązanie poparte badaniami teologiczno-plastycznymi. Jak mówi sam Barszczowski, motyw Ostatniej Wieczerzy zawładnął twórcom. Wręcz męczyłem się z tym, jak można inaczej oryginalnie pokazać to wydarzenie. No i nastąpił taki moment w 2007 roku, kiedy o 4 nad ranem miałem sen, wizję tej perspektywy. Swoją niespotykaną wizję Ostatniej Wieczerzy i za dwa inne dzieła Piotr Barszczowski otrzymał złoty medal imienia Wawrzyńca Wspaniałego Lorenzo il Magnifico w kategorii sztuki multimedialne. Ostatnia Wieczerza XXI wieku na stałe eksponowana jest w Polsce w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Znani z telewizyjnych ekranów, muzycznych scen, teatralnych desek czy sportowych aren, lubiani i podziwiani. Wielu ludzi świata kultury, sportu czy polityki odeszło w ciągu ostatniego roku. Pozostała pamięć.
Gościem wiadomości jest ksiądz prat Bogdan Bartolt, proboszcz parafii archikatedralnej Jana Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Proszę księdza, przed chwilą obejrzeliśmy długą listę osób, z którymi pożegnaliśmy się, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. I tak dzieje się niestety co roku. Tak się dzieje, no bo taka jest niestety to przeznaczenie ludzkie, że żyjemy kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi, ale jako ludzie wierzący wierzymy, że oni tylko przechodzą do innego życia. I wierzymy w to, że kiedyś się z nimi spotkamy. No i to między innymi nawiązuje do tego ta dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość, która pokazuje nam naszą perspektywę ludzką. Bo to święto przypomina nam o tym, że jesteśmy powołani do świętości i przypomina nam o tym, że Bóg, który stworzył człowieka, pragnie, aby człowiek był razem z nim na zawsze. Bardzo dziękuję, proszę księdza. Kolejne pytania, między innymi o znaczeniu tego święta, o tym, że to jest święto wbrew pozorom radosne, już na antenie TVP Info.